Droga Wałdowo-Toboła, remontowana z pieniędzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest już gotowa i oficjalnie otwarta. Lucyna Grabiec, witam Państwa w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w gminie Sępólno. A oprócz tego dziś w programie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu. Wartość tego zadania to jest 1 800 000 zł, z czego około 1 000 000 zł to jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwszy etap budowy drogi w Dziechowie. Zaproszenie na największe w województwie bal sylwestrowy. Zaczynamy jednak od pierwszej po wyborach sesji Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego. W jej trakcie radni i burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie, a także podjęto pierwsze decyzje co do składu prezydium rady i poszczególnych komisji. Nowym przewodniczącym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, został Franciszek Lesiński. Stwierdzam, że za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych, przy obecności 15 radnych. Uchwała została podjęta. Wysoka Rado, dziękuję bardzo za tak duży mandat zaufania. Powierzając mi funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też mam świadomość, jakie czeka mnie trudne zadanie, aby sprostać oczekiwaniom Wysokiej Rady, Pana Burmistrza, przede wszystkim mieszkańców naszej gminy. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy, jej mieszkańców. Pan Grzeca Zdzisław Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Junke Artur. Pan Konkol Leszek Felix. Ślubuję. Pan Lesiński Franciszek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Miczko Anna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Mosiądz Śliwier Mariola. Ślubuję. Pan Wallenberg Mateusz. Ślubuję. Pani Pająk Lucyna. Ślubuję. Pan Zik Robert Zygmunt. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Ślezer Barbara. Ślubuję. Pan Szwarc Zdzisław Franciszek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Tobiasz Świniarski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Janusz Tomasz Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Potwierdzam, że radni, którzy złożyli przed chwilą ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Obejmując urząd burmistrza Sępólna Krajeńskiego, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Droga relacji Wałdowo-Toboła jest już gotowa i otwarta dla użytkowników. Przypomnijmy, że miała być remontowana już w zeszłym roku. Był już nawet rozstrzygnięty przetarg. Jednak ze względu na ubiegłoroczną nawałnicę, władze Sępólna rozwiązały umowę z wykonawcą za porozumieniem stron.
Teraz drogę udało się wyremontować ze środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ten odcinek drugi kosztował nas właśnie 1 000 000 zł, z czego 800 tysięcy to jest dotacja tak zwana ponawałnicowa. Do tego też i otrzymaliśmy pomoc od Nadleśnictwa Zabrzenica, ponieważ ta droga była położona właśnie też wśród lasów, których dzisiaj niestety już tam nie ma. 70 tysięcy złotych dotacji z Nadleśnictwa otrzymaliśmy, resztę finansuje gmina Sępólno-Krajeńskie. No i dzisiaj takie praktycznie symboliczne otwarcie tej drogi, ponieważ droga już jest użytkowana. Przede wszystkim panu wojewodzie dziękuję, panu burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim. Dziękuję tutaj panu nadleśniczemu Zabrzenicy, bo też swoją cegiełkę tutaj dołożył do tego. No, dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób po prostu przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy zaszczyt otwierać ładną, no, dobrą drogę. A panie burmistrzu, bo taka droga trochę na uboczu, wydawałoby się, że mało potrzebna. Po co było aż tyle pieniędzy w nią ładować? Nie, to jest wbrew pozorom droga, która łączy nasze dwie gminy, tutaj Kęsowo i Sępólno. Kęsowo też zamierza otwardzić po swojej stronie tę drogę. Ona prowadzi właśnie potem do skrzyżowania w Pamiętowie i rozjazd na Tuchole, na Chojnicę, więc myślę, że to jest droga nie tylko potrzebna lokalnie tutaj naszym rolnikom, mieszkańcom, ale też i tranzytowa. W Sikorzu trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W związku z tym mieszkańcy wsi będą mogli przestać już korzystać z szamp, a ścieki trafią bezpośrednio do miejskiej oczyszczalni. Wartość tej inwestycji to ponad 2 miliony złotych. To jest kolejny etap wybudowania kanalizacji sanitarnych na terenach wiejskich naszej gminy. Co prawda Sikorz praktycznie przynależy do miasta i w związku z tym no, czas najwyższy, żeby tam faktycznie kanalizacja sanitarna powstała. Jest to dosyć dobre udogodnienie dla mieszkańców, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na to, że no, mają szamba, z szambami są problemy i tak dalej. Dzisiaj już ten temat zaczyna być rozwiązywany. Kanalizacja sanitarna jest budowana, 300 metrów kanalizacji sanitarnej, dwie tłocznie, system mieszany, tłoczno-grawitacyjny. Kilkudziesięciu odbiorców skorzysta do końca tego roku. Ta kanalizacja będzie wybudowana. Wartość tego zadania to jest 1 800 000 zł, z czego około 1 000 000 zł to jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Resztę będzie finansowała gmina Sępólno-Krajeńskie. No i mam nadzieję, że Sikorz od nowego roku już będzie mógł korzystać właśnie z tej kanalizacji. Prace związane z budową kanalizacji, tylko że deszczowej, rozpoczęły się także w Dziechowie. To jednak jest tylko pierwszy etap i wstęp do planowanej w przyszłym roku budowy drogi w tej właśnie wsi. Na wartość, którą kosztorysowo mieliśmy 500 tysięcy złotych, przetargi były na 1 1 600 tysięcy złotych. Postanowiliśmy w związku z tym podzielić to zadanie i w tym roku zostanie wykonana tam kanalizacja deszczowa, czyli tak zwana deszczówka, która i tak musi być zrobiona przed położeniem dywanika asfaltowego, a na przyszły rok zostanie tam właśnie wybudowana droga asfaltowa. Ta deszczówka będzie kosztowała właśnie nas około 400 tysięcy złotych. Będzie wybudowana w całym ciągu tej drogi, zakończona separatorami, które wyłapią nieczystości, a zrzut wody opadowej będzie do jeziora Sępoleńskiego. Natomiast w przyszłym roku będziemy tę drogę asfaltować, powstanie tam dywanik asfaltowy na całej właśnie tej długości do skrzyżowania przed jeziorem Sępoleńskim. Tutaj mamy już też środki zapewnione z programu rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 80% kosztów tej inwestycji. Jeszcze latem rozpoczęły się prace związane z budową 5 ulic na osiedlu Jana Pawła II w Sępólnie. Miały one zakończyć się jeszcze w tym roku, ale do zrobienia pozostała jeszcze jedna, ostatnia ulica. Przy dobrych warunkach atmosferycznych ta inwestycja zrealizowana będzie w grudniu lub w przyszłym roku. Kończymy właśnie ostatni główny ciąg ulic, jaka jest ulica Kopernika.
Pomału prace dobiegają końca, pozostało nam tylko oznakowanie postawić i pomału się przemierzamy do Poprzecznych, czyli do ulicy Naukowskiej, gdzie rozpoczniemy jeszcze roboty, jeżeli nam pogoda na to pozwoli oczywiście, jeszcze w tym roku. Jeżeli pogoda nam pozwoli i będą temperatury do minus 5, to możemy pracę wykonywać. Jeżeli niestety będą poniżej, no niestety prace będą wstrzymane ze względu na zbyt niską temperaturę, które nam nie uniemożliwi pracę. Przemarzanie gruntu, które może wynieść nawet do metra, a w takich warunkach no niestety nie możemy układać ani przygotowywać podłoża. Czy takie utrudnienia w ruchu, jak tutaj widzimy, bo właściwie ulica Naukowska jest całkowicie zablokowana, one pozostaną na cały okres zimy, czy przejezdność będzie? Dlatego też wykonaliśmy w pierwszej kolejności główne ciągi, żeby właśnie nie utrudniać mieszkańcom przejazdu. Jeżeli chodzi o ulicę Naukowską, zostały to drobne odcinki, które będą przygotowane w kruszywie, po którym powiem tak, że nasza technologia się sprawdziła, ponieważ mieszkańcy mogli dotrzeć do swoich domostw i mogli poruszać się po tych jezdniach, mimo że nie była wykonana jeszcze nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej. I na sam koniec mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na bal sylwestrowy w hali widowiskowo-sportowej Krajna Arena. Od kilku już lat, przynajmniej nieoficjalnie, uchodzi on za największą tego typu imprezę w województwie kujawsko-pomorskim. Nie licząc oczywiście tych pod gołym niebem. Czy tym razem będzie tak samo? No mam taką nadzieję, że w tym roku uda nam się również zaprosić wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty. No właśnie już za miesiąc ta hala sportowa zamieni się w wielką salę balową. Jak co roku mamy przygotowane różne atrakcje, mamy niespodzianki, upominki dla uczestników naszego balu. Oczywiście rozbudowane menu przygotowane przez firmę Bory Catering. To menu jest rozszerzone w stosunku do zeszłego roku. Mamy przygotowaną lampkę szampana dla każdego uczestnika. Mamy również świetny pokaz sztucznych ogni, co chciałem powiedzieć, bezpieczny pokaz sztucznych ogni, przygotowany specjalnie dla naszych gości. Zapewniamy podczas tego pokazu bezpieczeństwo, pokaz światła, muzyki. Później wracamy bawić się znowu na halę i myślę, że nasi klienci, uczestnicy tego balu, corocznego balu, doceniają właśnie tą przestrzeń, którą my tutaj oferujemy na naszych obiektów, wspaniałą atmosferę i myślę, że w tym roku też będziemy spodziewać się rekordu. I tym zaproszeniem kończymy już podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w gminie Sępólno. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji regionalnej Krajna TV.